Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na film. Jakub Moder z pierwszym golem dla Brighton. Kontuzja Piotra Zielińskiego nie jest tak poważna. Kluby z Premier League nie puszczają piłkarzy na spotkania reprezentacji narodowych. 160 milionów euro za Kiliana Mbappé. Jest to oficjalna oferta z Madrytu. Real Madryt powraca na Estadio Santiago Bernabeu. Brat Emira Kataru zapowiada transfer Ronaldo do PSG, a standardowo na sam koniec panel, co nas czeka. Niecałe 4000 subów brakuje do 200 tysięcy widzów. Jest to już ostatnia prosta, dlatego jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, a jeszcze naszego kanału nie subskrybujecie, zachęcam, abyście zmienili to w tym momencie. Bardzo fajnie przyjęliście także nowy panel, co nas czeka, więc może nie w każdym filmie, ale w większości będzie się on pojawiał. Ja przypominam jeszcze o promocji Betfan dla pełnoletnich widzów, szczegóły oczywiście tam na dole w opisie tego filmu, no i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan, z kodem Landry600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Zaczynamy od wspaniałej wiadomości z Anglii, gdyż tam po raz pierwszy dla Brighton na listę strzelców pisał się Jakub Moder. Już po 9 minutach spotkania pokonał bramkarza Cardiff City, stanął z nim oko w oko i w sytuacji sam na sam wytrzymał napięcie i zdobył bramkę. Spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 2-0 i zostało rozegrane w ramach drugiej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Od pierwszej minuty wystąpił także Michał Karbownik, a obaj Polacy na placu gry spędzili pełne 90 minut. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne spotkania reprezentacyjne, w tym także naszej kadry. Już na początku września zagramy m.in. z Albanią, San Marino oraz Anglią w ramach eliminacji do Mundialu w Katarze. Wczoraj stało się jasne, że w tych meczach udziału na pewno nie weźmie Krzysztof Piątek, pomimo tego, że został powołany przez Paulo Sousę. Kontuzja niestety jeszcze nie odpuściła i potrzebuje więcej czasu na rehabilitację. Co więcej, niepewny był także występ Piotra Zielińskiego, który w ostatnim meczu ligowym z Wenecją został sfaulowany przez rywala i w minucie 35 opuścił plac gry. Najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia polskiego pomocnika napawają jednak optymizmem. Sky Sport Italia podaje, że uraz nie jest tak poważny, jak wstępnie sądzono, a trzeba przyznać, że te pierwsze informacje na pewno nie były optymistyczne, gdyż zakładały 3, a być może nawet 4 tygodnie przerwy od piłki. Teraz okazuje się, że występ Piotra Zielińskiego jest możliwy nawet w najbliższym meczu ligowym, choć oczywiście wolelibyśmy, aby ze względu na ten uraz odpoczął, to jeżeli sztab medyczny Napoli pozwoli mu zagrać, musimy wierzyć, że wszystko z nim jest w jak najlepszym porządku. A co do spotkań reprezentacji narodowych, to ostatnio pojawił się problem wyjazdu niektórych piłkarzy na te mecze. Dokładnie chodzi o decyzję władz Premier League, która została podjęta wspólnie z właścicielami klubów. Obecnie zasady bezpieczeństwa na wyspach przewidują tak zwaną strefę czerwoną. Jeżeli ktoś uda się do kraju z tej strefy, to po powrocie na wyspy czekają go obostrzenia. Z tego też powodu Liverpool nie dał zgody Salahowi na wyjazd do Egiptu na zgrupowanie. Taka wspólna decyzja władz klubów i władz ligi zabrania wyjazdu również innym piłkarzom, a ich jest nawet kilkudziesięciu. No i chyba powoli zaczyna się klarować sytuacja w sprawie transferu Kiliana Mbappé. Nawet około 180 milionów euro ma zaproponować Real Madryt za Francuza, a PSG takie propozycji raczej nie zamierza odrzucać. Zgodni w tym temacie są dziennikarze z Hiszpanii oraz Włoch. Fabrizio Romano podał nawet swoje info, ale nieco inne. Poinformował, że Real Madryt złożył oficjalną ofertę w wysokości 160 milionów euro, ale Paris Saint-Germain nie dało jeszcze zielonego światła na ten transfer. W międzyczasie mieli zaoferować kolejną, już trzecią propozycję przedłużenia umowy dla Kiliana. Jednak on niezmiennie każdą propozycję z Paryża odrzuca. Skoro już nawet Fabrizio Romano powiedział, że ta oferta jest oficjalna, no to transfer wydaje się być już zaklepany. Jeżeli to stanie się faktem, to z tych przenosin skorzysta nawet AS Monaco, które zapewniło sobie aż 20% z kolejnego transferu Kiliana Mbappé. Więc jeżeli kwota transferu wyniesie 180 milionów euro, to jest to aż 36 milionów euro. Kwota naprawdę niezła, a dziennik AS oraz Marca zwiastują, że ten transfer zostanie potwierdzony w najbliższych dniach. W związku z możliwą zmianą barw klubowych przez Kiliana Mbappé, w mediach pojawiły się plotki związane, uwaga, z Robertem Lewandowskim. W Paryżu podobno przebywa jego agent, czyli Pini Zahavi. Nie wiadomo, jakie były tematy rozmów, no ale my oczywiście możemy się domyślać, że chodzi o Roberta Lewandowskiego i potencjalne przenosiny Polaka do Paris Saint-Germain na wypadek sprzedaży Kiliana Mbappé do Realu Madryt. Jeżeli jest to prawda, to brzmi naprawdę dziwnie, a przynajmniej dla mnie. Lewy po pierwsze jest innym piłkarzem niż Mbappé, ma w ogóle inną charakterystykę, inne zadanie na boisku i co najważniejsze, grają na innych pozycjach. Poza tym wątpliwe będzie, że Bayern Monachium zgodzi się na taką transakcję, nawet w przypadku bardzo wysokiej kwoty, jaką PSG będzie w stanie zaproponować. Aczkolwiek prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wydaje mi się być bliskie zeru. A wy wyobrażacie sobie taki scenariusz? Czy waszym zdaniem jest to w ogóle możliwe? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy waszej opinii. Real Madryt powraca na Estadio Santiago Bernabeu. W ostatnim czasie wszystkie swoje domowe spotkania rozgrywali na boisku treningowym Estadio Alfredo Di Stefano. Z momentem remontu trafili wręcz idealnie.
realnie, gdyż stadion i tak przez sytuację na świecie byłby zamknięty, więc nie tracili podwójnie na biletach. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest już na 11 września z Celtą Vigo w ramach czwartej kolejki La Ligi. Oczywiście to, że już będą mogli rozgrywać tam swoje spotkania, nie jest jednoznaczne, że prace zostały zakończone. Całość renowacji potrwa do połowy 2022 roku, a być może nawet do 2023. Koszty też nie są małe i wynoszą około 600 milionów euro. Co ciekawe, to klub nie wyłożył tych pieniędzy z własnej kieszeni, a wziął kredyt w wysokości 575 milionów euro, który będzie spłacał aż do 2049 roku. Sport.pl podaje, że roczna rata to 29,5 miliona euro, a pierwsza ma zostać zapłacona w połowie 2023 roku. Wynika z tego, że będą musieli oddać 767 milionów euro, czyli o 192 miliony euro więcej niż pożyczyli. Co równie interesujące, to zmieni się pojemność obiektu, pomniejszy się dokładnie o jedno krzesełko. Nie odchodzimy od tematu Realu Madryt, gdyż po tym jak przedłużyli umowę z Karimem Benzemą, uczynili to również z Fede Valverde. Zostanie on piłkarzem Realu Madryt aż do 30 czerwca 2027 roku i podobnie jak Karim Benzema w swojej umowie ma wpisaną astronomiczną kwotę odstępnego w wysokości 1 miliarda euro. A teraz mam dla Was prawdziwą perełkę. Jak dokładnie wiecie, to w krajach Azji Zachodniej jest inny ustrój polityczny niż tutaj u nas w Europie. I tam krajami takim jak na przykład Katar zarządza emir. Obecnie jest nim ten pan, który ma brata, prawdziwego fanatyka piłki nożnej. On jest za to bardzo dobrze poinformowany, gdyż jako pierwszy, chyba nawet przed Fabrizio Romano, potwierdził transfer Lionela Messiego do PSG. A wczoraj na swoim Twitterze opublikował to zdjęcie, czyli Leo Messiego z Cristiano Ronaldo w koszulkach PSG, a do tego dopiskiem może. W jawny sposób zasugerował, a kto wie, być może nawet zdradził przyszłość Portugalczyka, który do tej pory nie jest pewny, gdzie będzie grał za jakiś czas. O tym wpisie dowiedział się krewny prezesa Juventusu, który wyjaśnił całą sprawę. CR7 to piłkarz Juventusu. Nakładanie na niego koszulek, jakby był figurką, to lekceważące zachowanie. Jeśli zmieni klub, to gdziekolwiek pójdzie, będzie szanowany jako człowiek i jako piłkarz. Dla nas piłka nożna to pasja dla całych pokoleń. Czy ten wpis na Twittera cokolwiek oznacza? Czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy? O tym się przekonamy. A do sprawy Portugalczyka wczoraj odniósł się także Fabrizio Romano. Podaje on, że cała sytuacja jest dość skomplikowana. Po pierwsze, to Portugalczyk chce zmian i szuka potencjalnego klubu, który go kupi. Jego agent rozmawiał m.in. z Manchesterem City, ale klub z niebieskiej części Manchesteru nie chce płacić za niego nawet funta, a stara dama na rok przed zakończeniem umowy chciałaby dostać za niego co najmniej 25 milionów euro. Z kolei Paris Saint-Germain w jego opinii w ogóle nie jest zainteresowany Cristiano i w tym momencie wszelkie siły i naciski kładą na zatrzymanie Kyliana Mbappé w Paryżu. Ponoć myślą nawet nad zaoferowaniem tygodniówki na poziomie Neymara, a kto wie, być może nawet Messiego, jeżeli dalsze rozmowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów w postaci podpisu Mbappé pod nową umową. I standardowo na sam koniec panel, co nas czeka? Jak wspominałem ostatnio, to w tą sobotę czekają nas pojedynki Arsenalu z City oraz Liverpoolu z Chelsea, a przed weekendem Raków Częstochowa i Legia Warszawa powalczą o europejskie puchary. Nie możemy jednak zapominać o zbliżających się meczach eliminacji do Mundialu w Katarze w roku 2022. Reprezentacja Polski już 2 września zmierzy się z Albanią, następnie 5 San Marino, a 8 września czeka nas potyczka z reprezentacją Anglii. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie także o promocji Betfan, która trwa tylko do końca tego miesiąca. Naprawdę warto. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!